Dzień dobry, siemanko. Sobota. Zaczynamy 4 godzinki na Glovo. Pierwszy odbiór tu spod domu. Jakaś pizza, coś tam. Wczoraj nie jeździłem, bo wróciłem do domu z roboty. Okazało się, że mam baterię naładowaną. Jak szedłem do swojej pracy, włączyłem sobie baterię do ładowania. Akurat miałem wrócić, to byłaby pełna, można byłoby startować. Ja się patrzę, a bateria odłączona. A dzień wcześniej pokazywałem artykuł mojej dziewczynie. O magazynie Hulaj, który spłonął. Nie powiedziała, że nie będzie takie ładowania, jak nikogo nie ma w domu. No i trzeba było wrzucić awarię. Dzień dobry. Glovo 771? Strąciłem, sorry. Do widzenia. Może i dobrze, że tak zrobiła. Można powiedzieć, że chwilę odpocząłem. Jakby coś, to pizzeria była tam. A ja pojechałem tam, w lewo. Objechałem całe osiedle dookoła. Także to stawa była na 100 metrów, a ja objechałem kilometr, nie? Dzień dobry. Bardzo. Dziękuję. Dobra, McDonald's, Galeria Kazimierz. Miałem w ogóle w krótkie spodenki wskoczyć, ale patrzyłem, to później jeszcze ma spaść temperatura do 16 stopni. Więc na krótkie spodenki chyba. Chyba trochę za chłodno jeszcze. Nie będę spodenek plecaku woził, żeby sobie potem spodnie przebrać. Bluza to kija, ale no. Gacie w torbie z jedzeniem, no. Na średnio. Średnio. No, bluzę oczywiście mam świeżo praną, żeby nie było też jakąś opłaconą tygodnia. Nie, spoko. Ale ja pokoju 27B. Dzień dobry. Do widzenia. Wzajemnie, dzięki. No, powiem wam, że na razie dobrze to wygląda. Minęło pół godziny, a ja jadę już po trzecie zamówienie. Będzie to znowu McDonald's z galerii.
i to będzie już troszkę dłuższa trasa na 3,5 km. Co ja dupce? Jaka dłuższa? To samo miejsce, tylko bardziej tam. Bardziej tam. Widzisz mnie? Stej, jeszcze stej. No. Widziałem, patrzył się w prawo. Chciałem się jak mizara przy dupcy. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że tyle zamówień będzie wpadać. Sobota, ładna pogoda. No ale dobrze. Pieniążek się przyda. Z tymi pasami to jest masakra. Zresztą nieraz to można i po 5 minut stać. Co chwilę ktoś nadchodzi. A ten McDonald's to mógłby być gdzieś na dole. Nie lubię po tym parkingu wyjeżdżać. Nigdy nie wiesz, kiedy ci koło odjedzie. Moje, tak? 4 Y. Tak, no dziękuję. Jakiś przykurwił czerep ten szlabanik. O, papuszki słyszałem. Się zamknął. Tutaj co ja kurwa robię? Zapraszam was, moje skromne progi. Moje skromne progi, nawet drzwi nie umiem otworzyć. No tu klimka ci elegancko. Tak, to ja mogę pracować. Na samym końcu, jak zwykle. Dobra. Proszę jedno. Jeszcze drugie, momencik. Proszę bardzo. Do widzenia, dzięki. Tam sobie usiąść można. Następne, Grzeg Łużecka. Co to jest? Kebab and pizza. Fornello. Trzeba zapłacić 41. Mam tylko nadzieję, że to jednak będzie kebab, a nie pizza. Tutaj. Dobre. Dziękuję bardzo za pieniążki. No i dobra, dostawa gdzieś na Mobilską. 3 km. Okej. Okay.
No tak będziemy robić, to my dzisiaj nie przejedziemy, drodzy Państwo. Koleżanka do prawej, do lewej. Ja nie wiem, czy na niej miała koło odkręconego. Tam ojciec nieźle uczy. Dziecko ledwie co jedzie na tym rowerku. Zielone mruga, że ja miałem obawy, żeby to przejechać. A ten do młodego dawa, jedź, jedź, szybko jedź. Babeczka tam elegancko, nie wiem, czy to babeczka, czy gość, elegancko tą hulajnogą przyparkowała. Przydupcyła, to jak domino wyjebała dwie inne. Dwie inne hulajnogi. Coś chyba hamulec nie zadziałał. Na siódme mieli wyjechać, nie na dziewiąte. Co za debil. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Rakowicka. Green Cafe Nero. To chyba ta knajpka, gdzie w tym takim fachowym kartoniku dają kawę. Dobrze. Za 5 minut będzie gotowy. Akurat zajadę. Dziękuję bardzo. Potwierdziłem. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Psychoterapia. Byłem tu kiedyś już. Nie, że na leczeniu, tylko z dostawą u pani. Z kebabem chyba wtedy. Co się jest? Floriańska. Znowu McDonald's. Dobrze by się było przed tym tramwajem tutaj wbić. Powinno się udać. Planta już liście, coraz ciemniej. Thank you.
Dziękuję bardzo. Ale jak sobie już pani nagra tą, to panią to tam troszkę można by było wrócić do tej, do tego pokrowca. Nie wiem, czy było widać na nagraniu, zrobili dwupoziomowe stoliki dla kurierów. I to ja rozumiem. Jest i tak, żeby sobie postawić, żeby od boku włożyć i od góry wygodnie. I już w takim wypadku można kłaść na krzeslach. Coś mi szwankuje ten magnesik na hamulcu, na klamce, czujnik hamowania. Trzeba to będzie się temu przyjrzeć. Pod jaki ja to mam numer? Pod 8. Tutaj. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Tlenu. Niby przeszkadza. Ja mam tam poczekać, czy wejść po zamówienie? Zaczęły tańczyć. 184. Ja nie mogę. Co byście chciały? Dziękuję. Proszę bardzo. Zapraszamy do Warszawy. Dziewczyny, bo mnie głowa boli. Chodźcie, chuj czas spierdalać, no. To tu się kurwa odbywa. Nie wiem, czy mam tam wchodzić po to zamówienie, czy czekać na obsługę. Ja myślałem, że u babci maliny to na kotlecika schabowego z ziemniaczkami, kapustką zasmażaną. A tu takie kurwa imprezy. Sobie tu dobrą linię obrać na tych kamieniach. Z prawej strony jest łagodniej. Ale tu jest do odebrania gotówka, więc sobie tylko nie zapomniał. Bo grubo polecę. 130 zł. Dzień dobry, będzie 130. Dziękuję. Dziękuję. Kurwa.
prawej jest ta różowa restauracja, co mówili, że otworzy właśnie w Krakowie. Wszystko na różowo. Kurwa, no Pineska jest tam, a Karmelicka 52 jest tam, no to kurwa jaja robią. Do Głowy? Głowo. Głowo? 729. A, wiepiecy, okej. Okay. To ja już zabyłam, co tak oddaję, że zabyłam. Pineskę macie w złym miejscu, ja tam jeździłem. To wiem, to że mówiłem. Okej. Okay. Dziękuję. Co ja teraz potwierdzić nie mogę, bo jestem pod tym adresem, no kurwa mać. No dobra, i tak w tamtą stronę jadę, to kliknę sobie jak tam będzie. No ale tu wam niestety nie potwierdzę. Ukraina sobie otworzyła pizzerię na Karmelickiej. Potwierdziło się. Aha. Pani od maliny. Kurwa, mnie to dziwnie jakoś prowadzi. Pierdolę to jadę normalnie pod dom turysty. Jebana mapa. Ciekawa imprezka odbywa u góry. Goście drze z okna, mordo, podaj nam majtki. Wyciągnęli gościa na go, kurwa, na balkon. Jaja, chuj. Dobry, jeden u. Jeden u. 200? 15? Jaki masz cel? Jeden u. To pana. Wszystko ma. Super, nie trzeba go. Makrojaniem. No. Jest pan zamówienie. Dzięki. Za 10? Chyba ruchu nie miałem za dużego, że taka zadowolona. Świętego Sebastiana. Na Świętego Sebastiana, z tego jak dobrze pamiętam, to albo odbierałem, albo byłem na mierzenie tego ubranka do komunii. I tunika się nazywało tunika chyba. Kurwa, 30 lat temu. Może nie 30, ale ze 25. Ale ten czas zapierdala. Nie do wiary. Założę bluzę, to może przynajmniej tak tej kamery nie będzie widać. Trochę się rzuca w oczy. No, myślałem, że to jest po drugiej stronie Dietla. No to po tej też jest Sebastian. No, 32? 32. Przejechałem. No, mogłem przejechać. Takie kamienice mają też swoje plusy. Można sobie wrzucić rower do środka. Dzień dobry.
napój. O, dalej przeniki było. O. I drugie, dziękuję bardzo. Do widzenia. Wzajemnie, dziękuję. Na Józefa. I to prawie jestem. I na rynek główny jestem. No nie no, pasowałoby się gdzieś iść odlać, bo nie wytrzymię. Jeszcze jak na coś zamówienie jest gotowe, no. Już po remoncie? Normalnie się chodzi, czy... Odbrudzał mnie to na dole? Dobra. Dzień dobry. $546. Dziękuję. Ło kurw. Wie pan. Tyle brakowało. Najechałem na kamień. Wykurwiło w ścianę budynku. A tyle od miejsca jak jebo były szklane drzwi. Kurwa, znowu chłopy za babę przebrane. Co się dzieje w tym Krakowie? No, barierki też już porozstawiane, bo jutro jest ten maraton Krakowia. Krakowia maraton. Znowu zamkną pół miasta, żeby sobie ludzie mogli pobiegać. Jakby im nie mogli, nie wiem, stadionu otworzyć. Nie w kółko biegają. Dobrze, że godziny mam dopiero od 16:30. Zastanawiałem się, czy nie wiem wcześniej, ale... się okaże, że im się maratonik przeciągnie i że się tylko wkurwią. Boga. Kurwa. Wycieczka z Chin. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Kazi Kebab. To jest tu przy Błoniach. Dobry, Globo 691. Dobra, dobra. Mogę wziąć setkę? Dobry. Proszę, dobry. To? Nie, nie. Okej. Nie wiem na jaką ja to ulicę jadę. Znaczy wiem na jaką, ale nie wiem gdzie to jest. Dobra, niech prowadzi na razie. Masarska. To pod galerię. Dobrze, byle do Wisły, byle do Wisły. Aj, wysypało mi się. Przepraszam. To... i dwa. Dziękuję. Do widzenia. Założyłem bluzę. No... czuję się jak jeżdżąca frytka. Skurwysyn. Trochę przesiąkłem.
potrzeby. 764. Moment, otworzę sekundkę. Dzięki. Na Piekarską, niby 500 metrów stąd, ale 500 metrów w bardzo trudnym terenie. Miejskiej dżungli. Dostarczone i nagrane. A szkoda, bo pani... A szkoda, bo pani miała fajnego kotka. Proszę, znowu ja to tutaj, czy tam się odbiera? Ja mam, już mówię, Glovo... 288. Potwierdzone, dziękuję. To za chwilę nie będzie jak rozwozić. Dzisiaj pół miasta zamknął. Kurde, ale susza. Mogłoby co popadać znowu. Ani jednego grzyba. No może jeden. Proszę bardzo, dzień dobry. Widzenia. Pizza napolitana. Czy napolitana? O, Diz jest w Krakowie. W knajpie. Siedzi, auto stało. Trzeba zadzwonić do Daro Lwa, żeby przyjechał wyjaśnić chłopa. Józefiska 4 to jest tutaj. Tak. To mam odbiór z lewo. To tam. Dobra. Dzięki. Dobra, ja mam 384 Glovo. Ja nie miałam zakwestowane w ogóle. A, czyli nie będzie. Nie, już to nie. Czyli nabierałaś... Nabyłaś Glovo. No, ale nie zak... Mamy, że poczekać chwilę. Ale to ile, po godzinie? 5 minut. A, no dobra. 5-7 minut. Dobra. Ale na pewno, bo ja nie to... Na pewno 5 minut. Nie, proszę pan, może zobaczyć to właśnie w aplikacji. Jest zaakceptowany. Dobra, dobra. Chyba nic, ale musisz na drugim roku pobytu.